Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, jeszcze brudna buteleczka. Zaczynamy jazdę z firmą Hyper. Miałem przyjemność poznać właściciela marki, firmy. I zaczniemy od płynu, słuchaj, do czyszczenia opon. Z butelki pachnie przyjemnie. Nawet bym powiedział całkiem nieźle. A co z tego wyszło? Zapraszam cię do dalszej części filmu.
i co? No i co? Słuchaj, teraz tak, jeżeli chodzi o produkt, zapach. Podczas mycia uwalnia się taki mega zasadowy, męczący zapach. Niestety. Domywanie. Nie jest źle, nie jest źle, bo myślałem, kurczę, jak wskoczyłem na Audi, mówię, ła, ładnie zebrał, szybciutko, kurczę, ale ja z reguły jak dressingi, które tak raz, dwa mycia i za trzecim jest biała piana, to już wiem z doświadczenia, że szału nie będzie, bo w okolicach 6-7 dopiero zaczyna się robić, jak jest konkretny wyjadacz, tak solidnie. No i tu się nie pomyliłem. Wjechałem z CarLabem, no i okazało się, że dużo jeszcze syfu zostało. Później stwierdziłem, wjeżdżam na felgi Volvo, strona wewnętrzna, czy tam zewnętrzna, nie pamiętam. No tam rzadko czyszczone, oczywiście. Cały sezon zimowy jeździły, no to tutaj poległ. To w ogóle CarLab go zmiażdżył, no nie będę ukrywał. Nie jest to zły produkt, oczywiście, nie jest to zły. To nie jest ten produkt z tych, jak ja to nazywam, bezpiecznych, które są łagodne, przyjemne i tam smerają tą oponkę i zostawiają brud i przykrywa się dressingiem. Tu jest nieźle, ale do króla to tutaj jeszcze jest daleka droga. Najgorsze w tym produkcie, ale to jest tak beznadziejne, jakość czyszczenia. Stawia taki opór, jest tak tępy w obróbce, że ja po prostu mam wrażenie, że ja muszę użyć drugie tyle siły, co na przykład do CarLaba, czy do produktu, który się pojawi, albo już może był, gdzie wybierałem króla. No masakra, to jest najgorszy minus tego produktu. Jakość czyszczenia, tempo, naprawdę tempo, zero poślizgu, zero przyjemność, cały czas opór od początku do końca. Czy to pędzel, czy to twarda szczota, czy to miękka, opór. I to jest największy minus. Ja go dostałem, teraz już wiem, że nie kupię z tego względu, że no, CarLab robi to lepiej. CarLab robi to lepiej i na chwilę obecną, o ile nie było testu z innym produktem, no to CarLab na razie bryluje ze względu, pomimo że i tak ten pierwsza wersja była bardziej oleista i moim zdaniem było trochę lepiej, no tutaj brakuje tego poślizgu, niestety. Nie jest to, tak jak mówiłem, nie jest to zły produkt. On tak, kurczę, można powiedzieć, że między tymi, kurczę, co takie są przyjemne, łagodne, ale bliżej mu do tych, które zbierają tak naprawdę no więcej tego brudu. No tak, kurczę, ciężko mi go sklasyfikować, bo on śmierdzi tak jak taki właśnie produkt, który będzie czochrał konkretnie. I na początku myślałem, że będzie łobuz, jak zobaczyłem tą pianę, no ale później wjechałem, wiadomo, no i wyszło co jest 5. No niestety, no, takie życie. No dobra, co będzie następne z Hypera? Nie mam pojęcia. Moją subiektywną opinię na temat produktu znasz. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!